9 rozdział Konstytucji poświęcony jest organom kontroli państwowej i ochrony prawa. Zobaczymy dzisiaj, jak prezentują się instytucje, które mają stać na czele właśnie tutaj ochrony prawa oraz mają kontrolować wykonywanie prawa przez władze w naszym kraju. Mamy trójpodział władzy, czyli władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Ale niezależnie od tych władz działają też organy kontrolujące poczynania najważniejszych instytucji państwowych, urzędników państwowych. Dlaczego? Między innymi dlatego, żeby mieć kontrolę nad tym, jak państwo wydaje pieniądze, czy nie łamie prawa przy tej okazji. Więc tutaj, mając na względzie to, że w latach minionych zdarzały się afery w naszym kraju, afery finansowe, afery z udziałem również urzędników państwowych lub urzędników państwowych, no to takie instytucje kontrolujące jak najbardziej są potrzebne po to, żeby właśnie do tych afer nie dopuszczać albo żeby takie afery demaskować. Taką aferę słynną stanowiła afera FOZ z początku istnienia III RP chociażby. Ale takich afer było o wiele więcej. Na pewno jeszcze będzie czas, żeby o tym kiedy indziej powiedzieć. Takim najważniejszym organem kontrolującym w naszym kraju jest Najwyższa Izba Kontroli. Mieści się ona w tym oto budynku w Warszawie. Została powołana ta instytucja jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, bo w 1923 roku. Początkowo ciężko było znaleźć urzędników odpowiednich z odpowiednim wykształceniem, później to oczywiście stało się faktem. Dzisiaj powinniśmy ufać, że pracują tam specjaliści. Tak prezentuje się, powiedzmy, że logo Najwyższej Izby Kontroli, czyli logo NIK. Najwyższa Izba Kontroli to naczelny organ kontroli państwowej. To znaczy, że tak stanowi właśnie nasza konstytucja. Chociaż jest to naczelny organ kontroli państwowej, to jest jednak podległa ta instytucja naszemu Sejmowi. Sejmowa podległość NIK-u między innymi wynika z tego, że Sejm za pośrednictwem Najwyższej Izby Kontroli może dokonywać właśnie kontroli działania państwa w różnych aspektach, na różnych płaszczyznach. Sama Najwyższa Izba Kontroli jest organizowana zgodnie z zasadą kolegialności działania, czyli mamy tutaj wieloosobowy trzon stojący na czele tej instytucji. Mamy kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W jego skład wchodzi prezes Najwyższej Izby Kontroli, a oprócz niego trzech wiceprezesów, dyrektor generalny oraz 14 członków tego kolegium. Tak prezentuje się skład tego szefostwa NIK. No i NIK powiązany jest ściśle właśnie z Sejmem, bo między innymi NIK zajmuje się analizą wykonania budżetu państwa, a Sejm, jak pamiętasz, udziela lub nie absolutorium, czyli zgody na plan takiego budżetu państwowego, wtedy kiedy Rada Ministrów przedkłada właśnie plany budżetowe do zatwierdzenia właśnie Izbie naszej parlamentarnej sejmowej. Oprócz tego NIK też zatwierdza, znaczy NIK Sejm zatwierdza, ale oczywiście NIK tutaj może kontrolować założenia polityki pieniężnej państwa, czyli plany też właśnie rządowe związane z wydatkami, częściowo też ze wpływami do budżetu państwa, więc to jest bardzo istotna sprawa dla funkcjonowania naszego kraju, dlatego też NIK pomaga Sejmowi choćby w tym zakresie. A oczywiście współpraca jest o wiele szersza pomiędzy NIK-iem a Sejmem. Chociażby wynika z tego, że właśnie Sejm za zgodą Senatu wybiera prezesa NIK. Prezesa NIK, czyli Najwyższej Izby Kontroli. Aktualnym prezesem NIK jest pan Marian Banaś. Tak jak powiedziałem, wybierany jest przez Sejm ze zgodą Senatu i tutaj warto zapamiętać taką prawidłowość, dlatego że inne organy kontroli państwowej czy też ochrony prawa będą wybierane podobnie. To nie jest wyjątek, że właśnie w ten sposób będzie się wyłaniać
tego, który stoi na czele tego typu instytucji. Wybiera się go na okres 6-letniej kadencji, na okres 6 lat. No jest to taka kadencja dłuższa niż kadencja Sejmu, dłuższa niż kadencja prezydenta. Prawdopodobnie twórca konstytucji, bo to akurat wynika z tej ustawy zasadniczej, twórca konstytucji chciał, aby nie pokrywały się te kadencje ze sobą wszystkie. Prawdopodobnie zależało twórcom konstytucji na tym, żeby doprowadzić do sytuacji jak największej niezależności wszystkich władz, no i też organu kontrolującego, który powiązany jest z władzą ustawodawczą. Można być maksymalnie 2 kadencje prezesem NIK-u, czyli przysługuje takiemu prezesowi prawo, jednorazowe prawo, czy też inaczej, prawo do jednorazowej reelekcji. Tak to powinienem powiedzieć teraz. Prawo do jednorazowej reelekcji. No i prezes NIK, podobnie jak posłowie, chociażby posłowie, posiada immunitet. To znaczy, że nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nie może też być pozbawiony wolności, ani nie może być aresztowany bez zgody Sejmu. Tylko Sejm może mu ten immunitet cofnąć. Jak wygląda działanie NIK-u? NIK działa poprzez swoje delegatury, bo już od dawna, w zasadzie od początku istnienia tej instytucji, stwierdzono, że jedna siedziba w Warszawie nie będzie skuteczna, nie będzie skutecznie kontrolować tego, co się dzieje w naszym kraju. Dlatego też powstawały kolejne delegatury NIK-u. No i obecnie mamy delegatury rozsiane po województwach naszych, na terenie województw działające. No i mamy też jeszcze działalność NIK-u w departamentach. W departamentach, i tutaj widzimy przykładowe departamenty, na przykład Departament Administracji Publicznej, Budżetu i Finansów i tak dalej, i tak dalej. Mamy te departamenty tutaj wypisane. Dzięki temu, że właśnie istnieją delegatury, no i funkcjonują tutaj też delegatury i departamenty, to Najwyższa Izba Kontroli może działać na terenie całego kraju bardziej kompleksowo i trudniej jest ukryć przed kontrolą NIK różne niecne sprawki. Możemy zobaczyć na tym schemacie, jak wygląda kontrola i nadzór Najwyższej Izby Kontroli. Widzimy, że tutaj tym organem, który rozlicza tak naprawdę NIK z tego, co NIK wykonuje, jest Sejm. Prezes NIK-u raz w roku musi przed Sejmem właśnie wygłosić takie sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Czyli tutaj Sejm wysłuchuje, posłowie wysłuchują tego, co robiła ta Izba w ciągu roku, czym się zajmowała, jakie są wyniki kontroli. Czyli tutaj mamy Sejm nad NIK-iem właśnie na schemacie zaprezentowany. No i widzimy, że NIK może kontrolować rozmaite instytucje, na przykład administrację rządową, Narodowy Bank Polski, czyli NBP, państwowe przedsiębiorstwa i organizacje, czyli wszystko to, co związane ze Skarbem Państwa, te firmy. Oprócz tego NIK może kontrolować też organy samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty, województwa, organy samorządu terytorialnego. No i może też NIK kontrolować przedsiębiorstwa prywatne, ale tylko takie, które wykonują zadania zlecone przez państwo, albo wykonują prace interwencyjne korzystające z mienia państwowego. Czyli NIK jest instytucją, która kontroluje tak naprawdę tutaj funkcjonowanie państwa, jak państwo działa. No i kontroluje wydatki właśnie państwowe przede wszystkim, stąd taka właśnie tutaj działalność NIK-u, tak jak tutaj widzimy na schemacie. W jaki sposób NIK kontroluje? Może podjąć kontrolę z własnej inicjatywy, czyli sama ta izba może po prostu chcieć dokonać kontroli w jakimś miejscu. Może też wykonać kontrolę na polecenie Sejmu i jego organów. Tak jak już powiedzieliśmy, Sejm tutaj pełni funkcję szczególną wobec NIK-u i Sejm może uznać, posłowie mogą uznać, że źle się dzieje w którejś instytucji państwowej. No i może zlecić taką kontrolę właśnie Najwyższej Izbie Kontroli, gdyby ta izba sama nie zleciła tej kontroli wcześniej.
Jeszcze jeden rodzaj rozpoczęcia, można powiedzieć, kontroli wiąże się z wnioskiem premiera lub prezydenta, czyli premier i prezydent również mogą wnioskować o to, żeby skontrolować jakiś fragment działalności naszego państwa. Czyli premier i prezydent również mogą kontrolować poprzez NIK. Są trzy grupy, powiedzmy, że podmiotów, które podlegają kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Pierwsza grupa to są instytucje takie jak Narodowy Bank Polski, przedsiębiorstwa, instytucje państwowe finansowane z budżetu państwa. Tutaj mamy obowiązkową kontrolę, one muszą być skontrolowane przez NIK i do pierwszej grupy zaliczamy te podmioty, które są kontrolowane według tych oto kryteriów. Kryterium legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. Czyli pierwszą grupę stanowią podmioty, które podlegają tym czterem kryteriom. Na tym polega wyróżnienie tych trzech grup, o których powiedziałem. Czyli tutaj pierwsza grupa to jest właśnie to, co mamy przed sobą. Kryterium legalności, na czym polega? Czyli NIK kontroluje pod kątem, czy na przykład NBP, czy jakie przedsiębiorstwo finansowane z budżetu państwa po prostu działa zgodnie z prawem. Czy nie zostało złamane prawo podczas działalności tego przedsiębiorstwa, czy też NBP. Kryterium gospodarności jest to sprawdzenie, czy pieniądze wydawane, państwowe oczywiście pieniądze wydawane przez daną instytucję, były wydawane w sposób gospodarny, czyli czy nie były te pieniądze wydawane, powiedzmy, nadmiernie, niepotrzebnie. Powiedzmy, że, czy koszty, które poniosła instytucja czy przedsiębiorstwo, nie były zawyżone, czy po prostu nie wydawano więcej pieniędzy niż trzeba było wydać. Na tym polega kryterium gospodarności. Kryterium rzetelności to jest sprawdzenie pod kątem, powiedzmy, że wykonania jakiegoś działania przez urzędników, czy urzędnicy, którzy wykonywali swoje działania, czy wykonywali je starannie, czy wykonywali je terminowo, czy byli kompetentni i tak dalej. Ostatnie kryterium, które tutaj w tym przypadku pierwszej grupy jest brane pod uwagę, to kryterium celowości. Czyli tutaj chodzi o to, żeby skontrolować, czy działania, które podjęły instytucje państwowe, przedsiębiorstwa, czy te działania przyczyniały się do realizacji wyznaczonych celów. Czy na przykład zakupienie, załóżmy, nie wiem, komputerów z budżetu, finansowanych z budżetu państwa, rzeczywiście było potrzebne do tego, żeby zrealizować cel określony tutaj przez państwo dla tej instytucji czy przedsiębiorstwa. Czyli czy rzeczywiście kierowano się podczas realizacji osiągnięciem wyznaczonego celu, czy też może coś innego tutaj przyświecało urzędnikom wydającym pieniądze państwowe. Czyli mamy cztery kryteria kontroli: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. I te cztery kryteria dotyczą pierwszej grupy podmiotów kontrolowanych przez NIK. Druga grupa, do drugiej grupy instytucji kontrolowanych przez NIK zaliczamy organy samorządu terytorialnego, organy komunalne i osoby prawne. To jest druga grupa, która podlega kontroli NIK i tutaj widzimy, że mamy tylko już trzy kryteria tej kontroli. Kryterium legalności, gospodarności i rzetelności, czyli tutaj już nie mamy kryterium celowości, jeżeli chodzi o kontrolę podmiotów z drugiej grupy. Organy samorządu terytorialnego, czyli na przykład Rada Gminy, Zarząd i tak samo w powiecie, organy samorządu wojewódzkiego, organy komunalne, czyli takie, które zarządzają mieniem miejskim chociażby, i osoby prawne, czyli podmioty posiadające osobowość prawną. No i trzecia grupa podmiotów, które podlegają kontroli ze strony NIK, to są instytucje niepubliczne. Instytucje niepubliczne, czyli przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje, które wykorzystują majątek i środki państwa.
czyli to mogą być na przykład instytucje pomagające, zbierające pieniądze na pomoc obywatelom, rozwiązujące problemy obywatelskie, ale jeżeli korzystają z majątku państwa, to też podlegają działalności kontrolnej. No i tutaj mamy tylko dwa kryteria podczas takiej kontroli, kryterium legalności i kryterium gospodarności, czyli są sprawdzane tylko te dwie rzeczy podczas kontroli tych podmiotów z trzeciej grupy podlegającej działalności kontrolnej NIK. Czyli podsumowując, żeby to nam lepiej weszło do głowy, popatrzmy jeszcze na taki oto układ tych słów. Trzy takie grupy, które są kontrolowane przez NIK. W pierwszej grupie mieliśmy jednostki państwowe, m.in. NBP, w drugiej grupie samorządowe, a w trzeciej pozostałe jednostki, czyli przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia. Co łączy wszystkie te grupy, to to, że muszą one korzystać z finansowania państwowego, w jakimś stopniu przynajmniej. No i tutaj widzimy, jak się zmienia. No właśnie, i Rzecznik Praw Obywatelskich to jest instytucja, która stoi również na straży praw człowieka, praw obywatelskich w naszym kraju. Bardzo ważna postać, bardzo ważny urząd. Może na początek zaczniemy od tego, kiedy ten urząd powstał. To jest w ogóle pomysł skandynawski. W Skandynawii po raz pierwszy ludzie wpadli na pomysł, że ktoś taki w ogóle powinien istnieć jak Rzecznik Praw Obywatelskich i dlatego czasami można zobaczyć taką nazwę w różnych miejscach jak ombudsman. To jest właśnie słowo pochodzące bodajże ze szwedzkiego języka, ale pewnie nie jest to, na pewno ze skandynawskiego, które właśnie oznacza Rzecznika Praw Obywatelskich. W Polsce ten urząd pojawił się pod koniec istnienia PRL-u. Od 1 stycznia 1988 roku tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, tym pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich była Ewa Łętowska. Urząd został utworzony w roku wcześniejszym, w roku 1987, natomiast jej urzędowanie akurat Ewy Łętowskiej rozpoczyna początek roku 1988. Czyli tutaj widzisz, że to był jeszcze Sejm PRL-u, więc pod koniec właśnie tego istnienia tego państwa, czyli tego ustroju, powiedzmy, że socjalistycznego. I to już jest jakby taki sygnał, że rzeczywiście coś się zmieniało na dobre w naszym kraju. PRL się rozsypywał, ten cały reżim się rozsypywał i w końcu doszła do głosu ta idea ochrony praw obywatelskich, no bo jak pamiętasz z lekcji historii, prawa obywatelskie były bardzo często naruszane właśnie w kraju o nazwie PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa. Po Ewie Łętowskiej, tutaj widzimy tą panią, czyli pierwszą rzeczniczkę praw obywatelskich, po Ewie Łętowskiej rzecznikiem praw człowieka był Tadeusz Zieliński i ten urząd sprawował w latach 92-96. Później ten urząd zajął Adam Zieliński. Adam Zieliński, tutaj zwróć uwagę na zbieżność nazwisk. Lata 96 do roku 2000 to jest okres urzędowania Adama Zielińskiego. Następnie funkcję tę przejął Andrzej Zoll od 2000 do 2006 roku. Później urząd był w rękach Janusza Kochanowskiego i to urzędowanie pana Janusza Kochanowskiego przerwała katastrofa lotnicza w Smoleńsku. On tam się znajdował na pokładzie tegoż samolotu, dlatego tutaj widzimy datę 10 kwietnia właśnie 2010, kiedy ten urząd został opróżniony. Zastąpiła go na tym urzędzie pani Irena Lipowicz i sprawowała ten urząd przez 5 lat do roku 2015 i obecnym rzecznikiem praw obywatelskich jest ten oto pan. Myślę, że musisz zapamiętać jego twarz do matury przynajmniej. To jest pan Adam Bodnar. No i tutaj widzimy, że rzecznikiem zostaje w naszym kraju osoba dobrze wykształcona, czego nie można powiedzieć o, czego często nie można powiedzieć o innych wysokich urzędnikach w naszym kraju, bo to nie jest reguła zawsze, a tutaj jak widzisz, to można powiedzieć, że jest to reguła, to wysokie wykształcenie. Myślę, że to dobry zwyczaj. Rzecznik Praw Obywatelskich. W jaki sposób jest wyłaniany, jakie ma kompetencje? Zobaczmy. Wybierany jest przez Sejm za zgodą Senatu, tak jak wiele urzędów, które służą ochronie
praw w naszym kraju. Sejm ze zgodą Senatu wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja, jak już można było zauważyć, wynosi 5 lat i każdy Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo do jednorazowej reelekcji, czyli że może być ponownie wybrany na ten urząd tylko raz, czyli że można być w sumie dwa razy Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przez dwie kadencje można być w tym sensie dwa razy, że przez dwie kadencje można ten urząd sprawować maksymalnie. No ale jak pewnie zauważyłeś, tutaj w naszym kraju to się raczej nie zdarzało. Następnie mamy Rzecznik Praw Obywatelskich, działa z inicjatywy własnej, czyli sam może rozpoczynać interwencję w jakiejś sprawie, albo działa na wniosek czyjś, czyli my możemy zaalarmować Rzecznika Praw Obywatelskich, że prawa nasze są łamane albo czyjeś prawa są łamane i wtedy on też działa wtedy na nasz wniosek, ale sam też może działać, sam się może dowiedzieć po prostu, że coś dzieje się złego z prawami człowieka, z prawami obywatelskimi w naszym kraju i może rozpocząć działanie. Na czyj wniosek może działać? Na wniosek nasz, tak jak już powiedziałem, czyli obywateli, na wniosek organizacji obywatelskich różnych, na wniosek organów samorządowych, na przykład gminnych i na wniosek takiego troszeczkę bliźniaczego, można powiedzieć, urzędu, czyli Rzecznika Praw Dziecka, o którym też sobie za chwilkę powiem parę słów. I co odróżnia tutaj, powiedzmy, że zaalarmowanie Rzecznika Praw Obywatelskich od napisania skargi konstytucyjnej, to to, że o ile pisząc skargę potrzebowaliśmy pośrednictwa prawnika i musieliśmy zachować w związku z tym szczególną formę, natomiast tutaj, jeżeli chcemy zaalarmować Rzecznika Praw Obywatelskich, że nasze prawa są łamane, to nie musimy tutaj żadnej szczególnej formułki zachowywać, czy formy, żadnego oficjalnego druku nie musimy akurat tutaj stosować. To może być w dowolny sposób zgłoszone Rzecznikowi Praw Obywatelskich, więc i mailowo, i pisemnie, i no, na różne sposoby możemy to robić. I możemy to robić przede wszystkim samodzielnie, czyli nie potrzebujemy tutaj ani prawnika, ani żadnego innego pośrednika. Natomiast musimy zachować tutaj tę zasadę, która już wcześniej była przy skardze konstytucyjnej, czyli po wyczerpaniu krajowej drogi odwoławczej, czyli jeżeli już przejdziemy całą tą drogę, powiedzmy, że sądową, i dopiero wtedy możemy się skierować do RPO, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich. Co teraz może zrobić Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli go zaalarmujemy, że nasze prawa są łamane przez na przykład instytucję jakąś państwową? Może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego, czyli do tej instytucji, którą już znasz, i tam domagać się, no, powiedzmy, że orzeczenia, które by było korzystne dla wnioskodawcy, które by na przykład nakazało stosowanie konstytucji w jakiejś sytuacji organowi państwa konkretnemu. Rzecznik Praw Obywatelskich może wnosić kasację, czyli tutaj może kierować do sprawy różne do Sądu Najwyższego, może wszczynać postępowania cywilne i administracyjne, czyli przed sądem tutaj może też występować, a raczej do sądów, w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, czyli w zależności od tego, w jakiej sytuacji się odwołujemy do niego, to mamy tutaj te dwa tory postępowania. No i to słowo, o którym już mówiłem, ombudsman, słowo skandynawskie, które można stosować wymiennie do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Zresztą w Unii Europejskiej też funkcjonuje taki urząd właśnie ombudsmana, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej. No i tu mamy logo Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Dziecka. Urząd, tak jak mówiłem, powiązany w pewnym sensie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, skierowany, jak nazwa wskazuje, do nieletnich mieszkańców naszego kraju. Urząd młodszy, jak widzisz, zdecydowano pod koniec lat 90., że taki urząd jest w Polsce potrzebny. Zresztą Polska, przypominam ci, że Polska ma piękną historię tutaj walki o prawa dziecka, chociażby w ONZ-cie. Konwencja Praw Dziecka to między innymi też nasz wkład w rozwój praw człowieka. No i tutaj widzimy, że pierwszym rzecznikiem praw dziecka był pan Marek Piechowiak. Następnie, no był króciutko, następnie mamy Pawła Jarosa, Ewę Sowińską, Marka Michalaka i aktualnie mamy tego oto pana, też warto zapamiętać jego twarz do czasu matury. Mamy tutaj pana Mikołaja Pawlaka na Urzędzie Rzecznika
praw dziecka. Jak się łatwo domyślić, Rzecznik Praw Dziecka, podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, wybierany jest przez Sejm ze zgodą Senatu, czyli w takim samym trybie. Kadencja jego również wynosi 5 lat, tak samo jak to było w przypadku RPO. I też ma prawo taka osoba sprawująca ten urząd do jednorazowej reelekcji, czyli maksymalnie jedna osoba może dwa razy tam urząd pełnić. Może wszczynać postępowania cywilne, administracyjne, to też podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich. Może zgłaszać wnioski o ukaranie w postępowaniach o wykroczenia, czyli tutaj mamy coś innego niż w poprzednim urzędzie. Może zaskarżać decyzje administracyjne, czyli wydawane w imieniu naszego kraju wobec obywateli na przykład. No i występuje do Sądu Najwyższego, ale nie o kasację, tylko o interpretację przepisów, czyli może z taką prośbą wystąpić, żeby dokonać wykładni prawa, żeby wiedzieć, jak dany przepis należy rozumieć, po to, żeby sprawdzić, czy ten przepis dobrze został zrozumiany przez kogoś, kto być może naruszył prawa dziecka. A jeżeli tak jest, no to dzięki właśnie wykładni Sądu Najwyższego można by tą sytuację naprawić, prawda? Kolejnym organem kontrolującym w naszym kraju jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czyli w skrócie KRRIT. Jest to, jak nazwa wskazuje zresztą sama, instytucja, która odnosi się do mediów w naszym kraju, do tych mediów audiowizualnych. Jej zadaniem jest m.in. kontrolowanie tego, co się nadaje, kontrolowanie treści, które się nadaje w naszym kraju, no i też ochrona naszych praw związane właśnie z funkcjonowaniem tych mediów. Tą Krajową Radę Radiofonii i Telewizji tworzy 5 członków. 2 z nich jest wybieranych przez nasz Sejm, 2 wybiera nasz prezydent państwa i 1 członka wybiera Senat. Tak to zostało pomyślane. Czyli tu mamy tak naprawdę wyłonienie składu tejże rady poprzez władzę ustawodawczą i część władzy wykonawczej, którą tutaj akurat reprezentuje prezydent. Kadencja członków rady wynosi 6 lat, czyli identycznie jak to było w przypadku prezesa Najwyższej Izby Kontroli chociażby. No i tutaj ważna rzecz, chociaż członkowie tejże rady są wybierani przez polityków, bo przez prezydenta, przez posłów, przez senatorów, to jednak sami członkowie rady muszą być apolityczni. Apolityczni, czyli nie mogą otwarcie deklarować swoich poglądów politycznych, nie mogą też być członkami żadnej partii politycznej w naszym kraju. Wszystko po to, żeby zapewnić, no powiedzmy, że maksymalną obiektywność w działaniu tego właśnie organu. Oprócz konstytucji działalność tejże rady została określona w ustawie z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji właśnie. Na zdjęciu widzimy siedzibę tejże rady, która znajduje się w Warszawie. Jakie zadania stoją przed tą radą? Tak ogólnie powiedziałem, czym się zajmuje, no ale czas, żebyśmy zobaczyli konkrety. Na przykład zajmuje się projektowaniem w porozumieniu z premierem naszego kraju, czyli prezesem Rady Ministrów, kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji, czyli na przykład zajmuje się wyznaczaniem takich trendów na przyszłość, w jaki sposób powinna działać telewizja, jak powinno funkcjonować radio w przyszłości. Tutaj mamy na myśli oczywiście zarówno tematykę, jak i samą jakość, standard oferowany przez te media. Drugie takie zadanie, określenie warunków działalności nadawców programów radiowo-telewizyjnych RTV, czyli tak naprawdę ta rada udziela lub nie koncesji, czyli pozwolenia na nadawanie poszczególnym nadawcom, czyli poszczególnym stacjom telewizyjnym, radiowym. Określa też warunki, na jakich będą działać te stacje radiowe i telewizyjne. Czyli tutaj mamy takie dwa zadania, które się ze sobą wiążą. Określenie warunków, przyznawanie koncesji na nadawanie, na rozpowszechnianie programów w eterze tak zwane. Kolejne zadanie, które stoi przed radą, to organizowanie badań, treści i odbioru programów radiowo-telewizyjnych, czyli rada organizuje badania, które mają
właśnie pokazać, co się nadaje, jak to zostało odebrane, w jaki sposób postrzega się poszczególne programy, czy dziennikarzy, czy no może nie tyle dziennikarzy, co stacje radiowe i telewizyjne, przez jak obywatele to postrzegają, w jaki sposób odbierają to, co jest nadawane. Oprócz tego, i tu mamy bardzo ważne zadanie postawione przed tą radą, rada ta określa wysokość opłaty za udzielanie koncesji, czyli każdy nadawca musi zapłacić za koncesję, czyli za pozwolenie na swoją działalność nadawczą. Oprócz tego Rada opiniuje projekty tych aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych, które dotyczą nadawania właśnie audycji radiowych, telewizyjnych, funkcjonowania telewizji i radia w naszym kraju. Czyli w tych sprawach opiniuje, czyli nie ma jakiegoś głosu rozjemczego czy rozstrzygającego, ale może opiniować takie projekty. Oprócz tego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmuje się też tematyką ostatnio bardzo popularną, czyli ochroną praw autorskich, a więc zajmuje się tym, aby były te prawa przestrzegane, aby nie łamano tych praw autorskich, na przykład żeby ktoś nie nadawał muzyki, filmu, audycji bez opłacenia, bez zabezpieczenia tychże praw autorskich, czyli po prostu, żeby było to zgodne z prawem. Ochrona praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców programów radiowo-telewizyjnych. Pamiętajmy, że oprócz wykonawców, czyli na przykład, nie wiem, zespołu muzycznego czy innych osób, które występują rzeczywiście na scenie, mamy też prawa producentów chronione, czyli tych, którzy finansują powstanie danego programu, oraz prawa nadawców, no bo jeżeli jakaś stacja telewizyjna na przykład kupiła prawa do transmisji wydarzenia sportowego, no to ten sygnał, powiedzmy, że został przez nich opłacony i oni dysponują tym sygnałem telewizyjnym chociażby. Jeżeli ktoś wykorzystuje teraz ten sygnał zdjęcia nielegalnie, bez zgody lub bez opłaty, jakaś inna stacja na przykład, no to wtedy mamy tutaj złamanie chociażby tych praw, które mamy tutaj przed sobą wypisane. Oprócz tego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może nakładać kary pieniężne na osoby, na instytucje, które złamią właśnie prawo związane z nadawaniem, z prawami autorskimi, podobnymi sprawami. No i oczywiście może nakładać też kary na tych twórców audycji radiowo-telewizyjnych, którzy w jakikolwiek sposób tutaj złamią prawo. Jeszcze jedno takie zadanie, które stoi przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, to jest określanie opłat również abonamentowych, czyli ta rada może w drodze rozporządzenia określić, ile wynosi abonament radiowo-telewizyjny, który w Polsce jest ciągle jeszcze obowiązkiem dla każdego posiadacza, tak naprawdę odbiornika radiowo-telewizyjnego. No, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj choćby w telefonie mamy możliwość słuchania radia, można by się zastanawiać, czy w takim razie telefon jest jednocześnie radiem, czy jest odbiornikiem radiowym, czy już to nas zmusza do płacenia tego abonamentu radiowo-telewizyjnego. No to tutaj, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, no to tak naprawdę praktycznie każdy albo ogromna większość Polaków podlegałaby wtedy takiej opłacie abonamentowej. Czy ten abonament jest potrzebny, czy nie, to już jest inna sprawa. Natomiast rzeczywiście Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w drodze rozporządzenia może taką opłatę ustanawiać, może wysokość tej opłaty ustanawiać. Przykład kar, jakie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na poszczególnych nadawców. Takie dwa przykłady tylko pokażę, oczywiście było ich więcej w ostatnim czasie. W 2006 roku nałożono karę 500 tysięcy złotych na telewizję Polsat, która wtedy jeszcze emitowała program Kuby Wojewódzkiego. Dzisiaj już, jak wiemy, w innej stacji nadaje ten pan swoją audycję, ale wtedy w Polsacie. No i Polsat, a w zasadzie Kuba Wojewódzki, w swoim programie gościł Kazimierę Szczukę, znaną aktywistkę związaną z poglądami feministycznymi, lewicowymi. I pani Szczuka parodiowała panią Magdalenę Buczek, której zdjęcie tutaj widzimy.
osobę niepełnosprawną, parodiowała ją za to, że, znaczy inaczej, naśmiewała się z tego, że ta pani organizuje bodajże kółka różańcowe, takie podwórkowe dla dzieci, no i parodiowała niepełnosprawność tejże oto pani Buczek. Tutaj nie chodzi o to, że ktoś może mieć inne poglądy, ale no, naśmiewanie się z kalectwa wydało się Radzie już krokiem za dalekim, przekraczającym pewną linię. No i stąd ta kara, jak widzimy, całkiem wysoka. Inny przykład, również telewizja Polsat, akurat tak mi się dobrało. W roku 2014 nałożono na Polsat mniejszą karę, 50 tysięcy złotych. No i tutaj przypadek, można powiedzieć, niedopatrzenie czyjeś. Otóż w serialu Malanowski i Partnerzy pojawiła się, co zdaje się serial kryminalny jest, czy coś koło tego, pojawiła się scena, kiedy jeden z bohaterów podnosi pokrywkę, czy tam zagląda do garnka, a w garnku są widoczne palce ludzkie odcięte. No i wyemitowano ten odcinek w porze takiej, kiedy no, jeszcze mogą to dzieci oglądać, czyli przed 22. W związku z tym Rada uznała, że jest to właśnie pokazywanie obrazów okrucieństwa i nałożono karę. To są przykłady właśnie kar, jakie, no i też za co, też widzimy, za co może Rada karę nałożyć. Prawo wydawania rozporządzeń i uchwał posiada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tak jak powiedziałem, musi posiadać prawo wydawania rozporządzeń, dlatego że inaczej nie mogłaby ta Rada określić właśnie drogą rozporządzenia wysokości abonamentu radiowo-telewizyjnego. Uchwała, przypominam, to jest jakieś prawo wewnątrz działające, czyli wewnątrz samej Rady, dotyczące samej Rady. Uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów, czyli możemy powiedzieć, że jest to większość kwalifikowana. Co rocznie, podobnie jak prezes NIK, tak samo tutaj widzimy, Rada co roku składa sprawozdanie ze swojej działalności Sejmowi, ale już inaczej niż prezes NIK, składa też sprawozdanie Senatowi, Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów, potocznie zwanemu premierem, czyli tym organom, tym urzędom składa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji coroczne sprawozdania ze swojej działalności. Jeżeli takie sprawozdanie zostanie odrzucone przez Sejm i Senat i jeżeli odrzucenie tego sprawozdania potwierdzi później jeszcze prezydent naszego kraju, to wówczas wygasa przed upływem kadencji jeszcze pełnej, wygasa tutaj funkcjonowanie tego składu Rady, czyli no, w tym momencie należy wybrać nowych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czyli tutaj widzimy, że tym organem nadrzędnym w stosunku do Rady jest Sejm i Senat, no i pośrednio też prezydent, który może rozliczyć Radę z Sejmem i Senatem, mogą te instytucje rozliczyć Radę właśnie z działania. Jeżeli uznają, że ta Rada zadziałała źle albo nieodpowiednio, to mogą wygasić kadencję tejże Rady. Kolejny organ, który związany jest z ochroną prawa w naszym kraju, to oczywiście prokuratura. Na zdjęciu widzimy prokuratora generalnego, którym jest z automatu, można powiedzieć, minister sprawiedliwości. To jest jedna ze zmian, które nastąpiły w ostatnim czasie w naszym kraju. Wcześniej to były dwa osobne urzędy. Obecnie prokurator generalny i minister sprawiedliwości to jest ta sama osoba. A osobą tą jest aktualnie pan Zbigniew Ziobro, którego na fotografii twarz możemy dostrzec. Prokuratura stoi na straży praworządności. To jest chyba logiczne. Prokurator to ten, który ma przygotować akt oskarżenia podczas postępowania sądowego. To ten, który ściga przestępców. No, natomiast prokuratura jako organ, który stoi nad prokuratorami wszystkimi, oczywiście nadzoruje ściganie przestępstw. Mamy prokuratora generalnego, mamy prokuratorów podległych mu. No i tutaj widzimy, że prokuratorzy są w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnieni. Mamy prokuratora też w Instytucie Pamięci Narodowej, konkretnie w Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Prokurator w takiej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury jest po prostu prokuratorem, którego znamy z sali sądowej chociażby. Czyli on ma za zadanie postawić przed sądem osoby, które złamały prawo, no i powiedzmy, że ukarać je, czy może raczej doprowadzić do skazania. Prokuratorzy starają się zwykle udowodnić wszystkie winy popełnione przez oskarżonego. Natomiast w Instytucie Pamięci Narodowej mamy też prokuratora, dlatego że konkretnie ta Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu również może postawić właśnie przed sądem kogoś, kto taką zbrodnię przeciwko naszemu narodowi popełnił, i prokurator, jeżeli jest w stanie to udowodnić, jeżeli ma zebrane dowody na taki stan rzeczy, no to może też właśnie doprowadzić sprawę przed oblicze sądu. Jak zorganizowana jest prokuratura w naszym kraju? Mamy prokuraturę okręgową, prokuraturę rejonową i prokuraturę regionalną. Mamy tutaj zmianę też w ostatnim czasie dokonaną. Kilka lat temu jeszcze zamiast regionalnej posługiwaliśmy się określeniem prokuratura apelacyjna. To zostało zmienione i aktualnie mamy prokuraturę regionalną. Czyli tutaj warto zapamiętać taki oto podział prokuratury. To jest trochę, powiedzmy, że podobne do funkcjonowania sądów. Mamy też sądy rejonowe, okręgowe i właśnie apelacyjne. A tutaj, jak widzisz, mamy okręgową prokuraturę rejonową i zamiast apelacyjnej mamy aktualnie regionalną. To są właśnie zmiany, które wynikają z tego, co się stało w roku 2016. Tak jak powiedziałem, połączono wówczas funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, czyli teraz jest to jedna osoba, można powiedzieć, pełniąca obie te funkcje. No i mamy tutaj w związku z tym jeszcze utworzenie prokuratury krajowej w miejsce prokuratury generalnej. Też taka zmiana. No i tak jak już powiedziałem, mamy prokuraturę regionalną w miejsce prokuratury apelacyjnej, która funkcjonowała przed rokiem 2016. Takie zmiany zaszły kilka lat temu, jeżeli chodzi o prokuraturę i strukturę prokuratury w naszym kraju. I jeszcze jedna zmiana to zniesienie wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, czyli tutaj dawniej funkcjonowała taka organizacja, w tej chwili już to zostało przeorganizowane i zostały te jednostki organizacyjne prokuratury wojskowej zniesione. Następnym organem stojącym tutaj na straży prawa jest policja. Policja, która współpracuje, przynajmniej powinna współpracować z prokuraturą na tym pierwszym etapie, szczególnie kiedy mamy zbieranie dowodów, przesłuchiwanie świadków, to policja odgrywa ważną rolę. Później prokurator przyjmuje, można powiedzieć, pałeczkę i w sądzie już to prokurator właśnie stawia zarzuty oskarżonym. Policja tak naprawdę zajmuje się w tym pierwszym etapie właśnie śledztwem, a później już w sądzie wyręcza policję, można powiedzieć, prokurator. Policja, instytucja w naszym kraju bardzo ważna, ciesząca się coraz większym zaufaniem społecznym, szczególnie w czasie epidemii odnotowuje się wzrost zaufania do tej instytucji. Z tym zaufaniem różnie bywa, w poprzednich latach raz większe, raz mniejsze. Warto pamiętać o tym, że policja ma służyć obywatelowi, bo jest to służba, to nie jest praca w policji, tylko to jest służba, więc powinniśmy mieć też zaufanie do policji, a policja powinna nam dawać powody do tego, żeby jej ufać. Po lewej stronie widzimy taki pion hierarchii, można powiedzieć, policji. Widzimy, że takim człowiekiem, który jest na samej górze, jest zwierzchnikiem policji, jest minister spraw wewnętrznych. Minister spraw wewnętrznych, jemu podlega policja. Niżej w hierarchii widzimy komendanta głównego policji, jemu są podporządkowani komendanci wojewódzcy, czyli w każdym województwie mamy komendanta wojewódzkiego. Komendantowi wojewódzkiemu z kolei podporządkowani są komendanci powiatowi, którzy zarządzają tutaj policją na terenie powiatu, no a komendantowi powiatowemu z kolei podlega komendant miejski.
policji, czyli ten, który zarządza policją w danym mieście. Czym się zajmuje policja? Już trochę powiedziałem. Oprócz tego pamiętajmy, że policja wykonuje też czynności operacyjno-rozpoznawcze, czyli na przykład śledzi różne osoby podejrzane o popełnianie przestępstw, rozpytuje ludzi, czyli takie rozpoznawcze czynności, stara się ustalić, czy dochodzi do popełnienia przestępstwa, czy może dojść do popełnienia przestępstwa, bo policja też może przeciwdziałać przecież przestępcom i temu, co robią. Oprócz tego czynności dochodzeniowo-śledcze, czyli kiedy już wiadomo, że jest popełnione przestępstwo, to mamy dochodzenie, czyli zbieranie dowodów, wyśledzenie, zebranie właśnie tutaj wszelkich przedmiotów czy zeznań, które mogłyby obciążyć podejrzanego. Mamy czynności administracyjno-porządkowe, czyli na przykład dbanie o porządek na ulicach, o bezpieczeństwo imprez masowych niektórych, zapewnienie bezpieczeństwa chociażby politykom też, osobom ważnym z punktu widzenia państwa, czyli zabezpieczanie tej porządku po prostu na co dzień. Legitymowanie osób, czyli ustalanie tożsamości. Pamiętajmy, że policjant ma do tego prawo i nie powinniśmy nigdy tutaj odmawiać ujawnienia naszych danych policjantowi. Ma prawo też zatrzymywać osoby, aresztować osoby, jeżeli oczywiście wszystko jest z zachowaniem procedur w odpowiedni sposób, jest to dokonane na odpowiedni okres, więc tutaj może zatrzymywać, w przeciwieństwie chociażby do takiej ochrony w sklepach. No i może policja dokonywać kontroli osobistej, znowu w przeciwieństwie do ochroniarzy w sklepach. Też warto o tym pamiętać, że to policja może dokonywać takiej kontroli, czyli przeszukania tego, co mamy chociażby w kieszeniach, w torbie i tak dalej. Już wcześniej wspomnieliśmy przy okazji poznawania struktury prokuratury w naszym kraju, wspomnieliśmy o IPN, czyli Instytucie Pamięci Narodowej. IPN istnieje od 1999 roku. Jest to instytut, który zajmuje się gromadzeniem, publikowaniem dokumentów związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa państwa w naszym kraju w czasie, powiedzmy, PRL-u, czyli od roku 1944, od kiedy się pojawiła właśnie władza komunistyczna w naszym kraju, do roku 1990. Co to znaczy gromadzenie, publikowanie dokumentów? To znaczy IPN-owi zostały przekazane wszystkie tajne akta, dokumentacja właśnie, którą poprzedni rząd PRL-owski, czyli przed powstaniem III RP, gromadził. Również akta tajnych służb, służby bezpieczeństwa chociażby. To są dokumenty, które mogą mieć ogromne znaczenie dla poznania tak naprawdę tutaj struktur działalności PRL-u. No i IPN właśnie zajmuje się tym, aby te dokumenty katalogować, opisywać, przede wszystkim poznawać, przechowywać. No i IPN po analizie tych dokumentów często publikuje, w zasadzie regularnie można powiedzieć, publikuje różnego rodzaju periodyki, czasopisma, wydawnictwa zwarte, które są wynikiem analizy właśnie dokumentów, w których posiadaniu IPN jest. Oprócz tego IPN może prowadzić śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich i komunistycznych. No i tutaj stąd też mamy obecność prokuratora w IPN-ie. Jeżeli to są zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu, wtedy on wkracza do akcji. Zbrodnie nazistowskie, czyli dokonane na naszym narodzie przez nazistów, chodzi tutaj o sympatyków Hitlera, i zbrodnie komunistyczne, czyli no, chyba sytuacja jasna. Oprócz tego Instytut Pamięci Narodowej prowadzi działalność edukacyjną, wydaje wiele biuletynów skierowanych do szkół, do młodzieży szkolnej, gdzie próbuje przybliżać młodzieży w różnym wieku tą historię najnowszą Polski i Polaków. Nawet wydaje gry planszowe IPN, które mają
umocowanie w tej najnowszej historii Polski, zarówno w PRL-u, jak i nawet w okresie II wojny światowej. Propaguje też się dosyć dużą wiedzę na temat tak zwanych żołnierzy wyklętych. Mówię tak zwanych, bo chyba bardziej pasuje do nich określenie niezłomni. Organizuje konferencje różne naukowe, na które zaprasza też młodzież czy nauczycieli. Organizuje też konkursy historyczne dla młodzieży, czyli ta działalność edukacyjna IPN-u jest dosyć szeroka. Prezesem IPN-u aktualnie jest pan Jarosław Szarek. Widzimy go tutaj na fotografii. Wybierany jest przez Sejm za zgodą Senatu, czyli taki schemat, który już parokrotnie się pojawił na naszej lekcji dzisiejszej. W ten sposób właśnie wybierany jest prezes IPN-u. Wybiera się go bezwzględną większością, czyli 50% plus 1 głos na okres 5-letniej kadencji. I tutaj mamy trochę inaczej niż w przypadku wcześniejszych instytucji. 5 lat jest się prezesem IPN-u. No i wnioskuje o wybór danej osoby na ten urząd kolegium IPN. Czyli mamy tutaj jeszcze oprócz prezesa drugą taką jednostkę, można powiedzieć, zarządzającą. Kolegium IPN, organ wieloosobowy, jak sama wskazuje. Kolegium IPN wybierane jest przez Sejm. 5 członków wybiera Sejm tego kolegium. Wybierane jest przez Senat. Senat wyłania 2 członków do tego kolegium i przez prezydenta naszego kraju, który z kolei deleguje 2 członków do tegoż kolegium IPN, czyli w sumie mamy 9 członków kolegium, no i prezesa oczywiście IPN. IPN zorganizowany jest w następujący sposób. Mamy Główną Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Jest to pierwsza jednostka, powiedzmy, organizacyjna. Mamy archiwum IPN-u, gdzie gromadzą się właśnie te wszystkie dokumenty, te słynne teczki. Mamy Biuro Edukacji Publicznej. Jak sama wskazuje, zajmuje się krzewieniem wiedzy historycznej, popularyzowaniem tej wiedzy. I Biuro Lustracyjne, które ma związek z lustracją, czyli ze sprawdzeniem osób, ich przeszłości, niektórych osób, przeszłości tych osób pod kątem właśnie współpracy z tajnymi służbami PRL-u. Za chwilę o tym jeszcze powiem więcej. IPN ma, oprócz tego, że ma siedzibę w Warszawie, to ma jeszcze 11 oddziałów rozsianych po całej Polsce, w miastach, gdzie istnieją sądy apelacyjne. I oprócz tego jeszcze w innych miastach ma 7 kolejnych delegatur, czyli w tych miastach, gdzie nie ma sądów apelacyjnych, a IPN chce mieć też swoją jednostkę, no to tworzy się w takim mieście delegaturę IPN-u. No właśnie ta lustracja, wróćmy do niej. Lustracja, czyli proces właśnie ujawnienia tego, że dany urzędnik czy kandydat na urząd państwowy był współpracownikiem służb w organach bezpieczeństwa państwa, albo był urzędnikiem, albo współpracował z tymi służbami w latach 44-90, czyli w latach, kiedy w naszym kraju rządzili komuniści. Czyli jeżeli ktoś chce pełnić funkcje publiczne w naszym kraju, jeżeli ktoś kandyduje do tych funkcji albo pełni te funkcje, musi się poddać lustracji. Jeżeli oczywiście urodził się w takim momencie, kiedy mógł współpracować z tajnymi służbami PRL-u lub być członkiem organów bezpieczeństwa, czyli pracownikiem tych służb. Jeżeli jego wiek na to pozwala, no to wtedy jest dokonywana lustracja w takiej sytuacji, czyli sprawdzenie, tak? Lustracja, czyli sprawdzenie pod tym kątem właśnie przeszłości danych osób. Kto podlega lustracji w naszym kraju? No oczywiście prezydent naszego kraju. Mówię oczywiście, no bo to najwyższy urząd w Polsce. Oprócz prezydenta, posłowie, senatorzy, eurodeputowani, czyli ci, których wybieramy do Parlamentu Unii Europejskiej. Oprócz tego lustracji podlega osoba, która jest powołana na kierownicze stanowisko państwowe przez prezydenta naszego kraju, przez Sejm, przez Senat, przez marszałka Sejmu, marszałka Senatu lub przez prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. Jeżeli zostaje powołany na kierownicze stanowisko ktoś przez tych urzędników, również podlega lustracji. Oprócz tego szef służby
cywilnej podlega lustracji. Sędzia, prokurator i adwokat podlegają lustracji. Pracownicy uniwersyteccy, rektor, prorektor, czyli ci, którzy kierują uniwersytetami czy politechnikami, podlegają lustracji. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej publicznej i niepublicznej szkole wyższej również. Prezes Polskiej Agencji Informacyjnej, wiceprezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy, redaktorzy naczelni Polskiej Agencji Informacyjnej. Oni również podlegają lustracji. Polska Agencja Informacyjna, bardzo ważna instytucja, szczególnie w dobie fake newsów, dzisiaj będących zmorą informowania masowego. To nie są oczywiście wszyscy, którzy podlegają lustracji. To były te najważniejsze, powiedzmy, że urzędy wymienione, które podlegają temu. Jak wygląda procedura lustracyjna? Zaczyna się od złożenia oświadczenia lustracyjnego do sądu okręgowego przez osobę, która chce dany urząd objąć czy funkcję. Następnie następuje rozpoznanie tego oświadczenia lustracyjnego. Jeżeli następuje rozpoznanie negatywne, no to skutkuje to utratą czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zakazem pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat. Czyli jeżeli tutaj zostanie podczas tej lustracji ujawniony fakt współpracy ze służbami tajnymi lub pracy w takich służbach przez taką osobę, która kandyduje do jakiegoś ważnego urzędu, to wtedy właśnie następuje utrata przez tą osobę czynnego, biernego prawa wyborczego i taka banicja polityczna na okres 10 lat. Oczywiście można się od tej decyzji odwołać, można złożyć apelację, a później jeszcze można też wnioskować o kasację do Sądu Najwyższego. Czyli mamy tutaj prawo odwołania się od wyniku procedury lustracyjnej. Problem z lustracją w naszym kraju polega na tym, że nie zrobiliśmy jej po prostu tak całościowo. Czyli te teczki wszystkie nie zostały na czas odtajnione. Proponowano lustrację na początku lat 90. w naszym Sejmie. Powstały wtedy listy z nazwiskami, lista Milczanowskiego, chociażby lista Macierewicza, z nazwiskami najwyższych urzędników w naszym kraju, którzy mieliby współpracować wcześniej ze służbami tajnymi PRL-u. Jednak Sejm nie doprowadził do uchwalenia właśnie lustracji, do przeprowadzenia lustracji, dlatego że Sejm, który miał ochotę, wydaje mi się, zrobić to, został po prostu rozwiązany. Został rozwiązany przede wszystkim z inicjatywy prezydenta ówczesnego, czyli Lecha Wałęsy. Ilustracja została tak naprawdę zamrożona i do dzisiaj nie została przeprowadzona tak całościowo. Wygląda to inaczej, że każdy człowiek, który chce ten urząd wysoki pełnić, sam się tutaj jakby stawia przed oblicze sądu i rozpoczyna procedurę lustracyjną. Natomiast nie zostało to przeprowadzone tak całościowo, jak na przykład Czesi zrobili taką lustrację od razu, dotyczącą wszystkich najważniejszych osób w państwie. Okres banicji politycznej już dawno minął i dzisiaj mają sprawę wyczyszczoną pod tym względem, a w Polsce mam wrażenie, że ciągle jeszcze temat teczek, które mają być tak zwanymi hakami na różnych urzędników czy na osoby ważne w Polsce, te teczki gdzieś tam ciągle być może są pochowane i być może straszą zarówno te osoby, jak i potencjalnych wyborców. Mówię być może, bo na to dowodów nie ma osób procentowych, jest to tylko podejrzenie, które wynika z tego, że tej lustracji w Polsce całościowej nigdy nie było. Kolejny urząd, który stoi na straży prawa, to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To jest logo tego urzędu, tutaj widzimy u dołu slajdu. Warto zapamiętać, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, warto też ten skrót zapamiętać, UOKiK. Na czele tego urzędu stoi prezes, jest im aktualnie pan Marek Niechciał. No i czym się zajmuje? Tak jak nazwa wskazuje, my jesteśmy konsumentami, my, którzy kupujemy usługi czy produkty. No i jeżeli usługa czy produkt posiada wady jakieś, albo nie otrzymamy tej usługi, albo ktoś złamie warunki świadczenia jakiejś usługi, no to wtedy możemy się zwrócić do takiego urzędu i dochodzić swoich praw. Czyli chronią tutaj urzędnicy z tego urzędu nasze prawa jako
konsumentów, czyli nabywców. Dba o bezpieczeństwo produktów na rynku, czyli kolejnym zadaniem tego urzędu jest sprawdzanie, czy produkty, które trafiają do naszych domów, produkty, które kupujemy, czy po prostu są bezpieczne w użytkowaniu, czy nie zagrażają naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Czasami się zdarza, że gdzieś trafia do sprzedaży w jakimś miejscu Polski zabawka pomalowana, zabawka dla dzieci pomalowana farbą toksyczną, no i potem się okazuje, że dzieciak jakiś polizał zabawkę i się struł poważnie, więc żeby takich sytuacji nie było, ten urząd powinien takie produkty namierzać i eliminować z rynku, żebyśmy nie mieli do nich dostępu, żeby nie wolno było ich sprzedawać. Oprócz tego urząd ten zajmuje się jeszcze zwalczaniem praktyk monopolistycznych, czyli takiej sytuacji, kiedy ktoś jest jedynym dostarczycielem usług w danej dziedzinie w naszym kraju, postępowanie antymonopolowe. No i tutaj znowu można by się zastanowić, czy rzeczywiście udało się w naszym kraju wszystkich monopolistów usunąć, bo chociażby Poczta Polska, wydaje mi się, że nie ma drugiej instytucji, która mogłaby być alternatywą dla poczty w naszym kraju, a pewnie by się znalazło jeszcze jakieś inne, by się znalazły przykłady na praktyki monopolistyczne. Pamiętajcie, że praktyki monopolistyczne w gospodarce wolnorynkowej są zabronione. Microsoft parę lat temu został ukarany za praktyki monopolistyczne tylko dlatego, że w Windowsie, którejś poprzedniej wersji, ten Windows miał zintegrowaną przeglądarkę multimediów od razu i nabywca Windowsa nie miał możliwości tutaj wyboru przeglądarki multimediów i ogromne pieniądze musiał Microsoft za to zapłacić, za to, że właśnie uznano to za praktykę monopolistyczną. I mamy jeszcze Urząd Komunikacji Elektronicznej. Znowu urząd, który ma chronić naszych praw. Urząd, na którego czele stoi prezes. Jest nim w tej chwili pan Marcin Cichy. I zadaniem tego urzędu jest wspieranie konkurencji właśnie w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Co ciekawe, usługi pocztowe, no możemy firmy jakieś kurierskie wynająć i tak dalej. Natomiast takiej stricte poczty innej niż ta, która jest w Polsce, nie mamy. No więc tutaj ten urząd wspiera, aby istniała konkurencja w zakresie tych usług, żeby było kilku dostawców, na przykład telefonii komórkowej, czy właśnie w dziedzinie wysyłania przesyłek. Oprócz tego jego zadaniem jest rozwijanie rynku wewnętrznego, a więc rozwijanie tutaj naszego krajowego rynku usług i promowanie interesów obywateli w Unii Europejskiej. Na zdjęciu widzimy siedzibę tegoż urzędu. Komunikacja elektroniczna, czyli na odległość po prostu, taka komunikacja zdalna.